tu, w tym mieście, w 1818 roku, 200 lat temu, powstała najstarsza Akademia Sztuk Pięknych w Polsce. To tu w 1879 roku powstał budynek Akademii, w którym pieczę nad rozwojem sztuki sprawowali najwięksi artyści Matejko, Fałat, Malczewski, Mehofer, Konieczny. To tu w Krakowie w 1971 roku wszedł na świat człowiek, który doświadczał obecności tego miejsca, czując wielką tradycję i dorobek, jaki drzemie w tych murach. To tu 46 lat później przestąpił próg Akademii. To wydarzenie odmieniło całe jego życie. To tu dorastał do nowej roli, za sprawą swoich wybitnych wykładowców, Bajek, Bednarczyk, Wnęk, Kusko. To tu pozna wspaniałych ludzi, koleżanki i kolegów, którzy na długie lata zmienią jego nową tożsamość. Nastanie nowa era, era nowej tożsamości. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym zaprezentować budowlę, jakże związana z naszą codzienną tożsamością, jakże ważną w naszym codziennym życiu. Niebagatelna architektura, która raczy nasze oczy swoistym stylem, budowana w charakterystyczny sposób, budowana według sztuki staropolskich cieśli. Widać misterną konstrukcję łączeń stolarskich, przenosi nas na łono natury. Staje się ostoją, miejscem odpoczynku. Z jej wnętrza możemy podziwiać widok, lekko tylko ograniczony przez element konstrukcyjny tej budowli. Po wizycie wychodzimy odprężeni, ale zrelaksowani, aby znów na nowo móc podziwiać cudowny świat. Może jeszcze kiedyś wrócimy w to miejsce. Dobranoc Państwu. Pan mówi zwykły, a ja mówię śmieszny. Jest zastanawiający ten obraz. W szczególny sposób przywołuje emocje. Nie zgadzam się, że jest rachityczny, że nie ma brzmienia. To jest euforia, to oniryczność, emanacja. To tak jakbym czasem powiedział, że coś jest tak świetne, że się można tak właśnie sądzę, choć nie da się tego przekazać. To siedzi w widzu, to siedzi we mnie. Jak się tego nie czuje, to trudno, szkoda gadać. To chyba jest dobre. No nie, że lepsze. Co nie? No...